Siemanko, handluj tym czyjeś życia handlarza samochodami używanymi. Jak widać, studio Laweta, czyli kolejna handlarska historia, a właściwie tym razem dwie takie historie. I tak dla odmiany nie będziemy nic sprzedawać, tylko będziemy kupować. I kupować będziemy dwa zupełnie różne samochody w zupełnie różnych lokalizacjach i w zupełnie różnym czasie. I tak pierwsza sytuacja, no to taka, można powiedzieć, trochę górnolotnie, ale przywracająca niejako wiarę w ludzi. No bo taka fajna, miła i sympatyczna, którą ja zawsze bardzo pozytywnie wspominam, zwłaszcza w takim okresie letnim, bo miejsce nie będziemy spoilerować, o tym za chwilę, gdzie to się wszystko działo. Natomiast druga, no to może nie była jakaś taka zupełnie przeciwna, nie jest to taki zwrot o 180 stopni, ale o jakieś 140 pewnie tak, bo było dziwnie. Było naprawdę dziwnie, może nie jakoś turbo super tragicznie, bo ludzie nawet byli dość sympatyczni, natomiast byli strasznie dziwni, bo to, co w pewnym momencie zaczęli robić, no było dziwne, no co tutaj dużo mówić. Dziwne, dziwne, dziwne. Także lecimy z tematem. No i ta pierwsza sytuacja. Tutaj trzeba się cofnąć o jakieś dobre 10 lat. Dokładnie nie mam pojęcia jak bardzo, bo to może być 10, a może być 11, a może być 9. Czas leci bardzo szybko i tutaj to się tak trochę zaciera. Natomiast to był na pewno taki okres, w którym ja miałem na sprzedaż, w którym kupowałem i sprzedawałem głównie samochody jednej marki i na tym się opierało wszystko. Wszystko się na tym opierało. Wcześniej były to, powiedzmy, Golfy trójki, które uzupełniane były jakimiś innymi samochodami, bo wiadomo, jeżeli trafiała się jakaś okazja, no to coś się kupowało. Natomiast później przerzuciłem się na Fordy Mondeo MK2. Przeważnie były to kombiaki w dieslu. Wtedy diesle się naprawdę dobrze sprzedawały, nieco co teraz niestety, chociaż nie wiem dlaczego. No ale okej. No i kupowało się właśnie tego typu samochody i już był taki know-how, bo przyjeżdżając na miejsce, oglądając taki wóz, no to po kilku minutach oględzin ja już mniej więcej wiedziałem, co może być w takim samochodzie, jeżeli chodzi o jakieś usterki takie mechaniczne, tak samo blacharskie. Wiedziało się, gdzie zajrzeć, także to wszystko było takie ułatwione, bo teraz gdybym pojechał oglądać jakiś samochód, nie wiem, Sankianga, którego w życiu nie miałem, no to pewnie za bardzo nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać i to wszystko trwałoby długo. Nie byłoby takie fajne i rzetelne, jak wtedy, kiedy wiecie, tych samochodów, tych Fordów kupowało się naprawdę sporo i tutaj już nawet bez jakiegoś takiego specjalnego obeznania mechanicznego, no przy tylu przypadkach, no to miało się już naprawdę różne i usterki i jakieś rzeczy się naprawiało, wymieniało, żeby coś było lepiej, tak samo jeżeli chodzi o blacharkę, no i ten know-how właśnie bardzo pomagało w kupnie auta, w takim szybkim kupnie dobrego samochodu tej właśnie marki, czyli ten Ford Mondeo. I obojętnie, czy był to wersja po liftingu, czy ta przed liftingiem, wszystkie się fajnie kupowało i dość dobrze się sprzedawały. No i taki samochód też trafił mi się gdzieś w jakiejś ofercie, bo to nie było tak, że ktoś do mnie zadzwonił, tylko ja pamiętam, że ja znalazłem chyba to ogłoszenie gdzieś na Automoto, bo Olixa wtedy jeszcze nie było. Chyba był właśnie w internecie, nie było to takie ogłoszenie gdzieś umieszczone w jakiejś gazecie, tak mi się wydaje, że było to internetowe, ale tutaj ręki sobie obciąć nie dam. I okazało się, że jest to dość niedaleko, bo była to taka miejscowość Ostrowo. I dlaczego mówię, że Ostrowo? Bo ktoś tutaj gdzieś, nie wiem, z południa Polski może nie wiedzieć, gdzie jest Ostrowo. Ale to jest bardzo łatwe do wytłumaczenia, bo to jest pomiędzy Jastrzębią Górą a Karwią, czyli też taka miejscowość nadmorska. No i tam pojechałem po takiej rozmowie telefonicznej z właścicielem tego samochodu i już ta rozmowa dała mi naprawdę taki duży zastrzyk, dużego kopa. Jedź tam, to będzie pewnie dobre auto. Bo właściciel był naprawdę bardzo obeznany, bardzo obcykany, jeżeli chodzi o ten samochód. Prowadzona była jakaś taka książka tych napraw, wszystko było tam gdzieś skrzętnie notowane i oleje były pilnowane. No naprawdę fajny samochód pod tym względem, bo widać, że ktoś włożył w niego naprawdę kawał serducha, nie szczędził mu pieniędzy i też takiego, wiecie, zainteresowania. Nie po prostu, że a mam sobie tam samochód, wsiadam, odpalam, jadę i później o nim zapominam. Tylko pamiętali o tym, że mają samochód, muszą o niego dbać. I później okazało się, dlaczego oni tak bardzo dbali o to auto, bo w momencie, kiedy ja przyjechałem na miejsce i wiadomo, oględziny samochodu i no mówię, taki standard, ja już nie jestem w tej chwili nawet w stanie powiedzieć, jaki to był kolor auta. Na pewno był to kombi, była to wersja to właśnie już chyba po liftingu i był diesel. No i tyle, na tyle mogę wam powiedzieć, a dalej no to już byłaby po prostu jedna wielka ściema, bo ja już nawet nie pamiętam, który to był samochód. Mógłbym gdzieś tam odgrzebać sobie jakieś zdjęcia i zobaczyć po prostu po tablicach rejestracyjnych, który to mógł być mniej więcej wóz. No ale tak, w rozmowie całej z właścicielem no, uczestniczyła też jego żona, bo jak się okazało, no to żona też jeździła dużo tym samochodem i jak to w miejscowości nadmorskiej. Czyli oni mieli sobie ten samochód,
Później kupili działkę, gdzieś tam coś posprzedawali, jakieś mieszkanie sprzedali czy coś takiego, bo to pamiętam do dziś. Kupili działkę w tym właśnie Ostrowie, czyli w tej nadmorskiej miejscowości. I na tej działce gdzieś na rogu postawili jakiś taki mały warzywniak. I towar do tego warzywniaka, no wiadomo, coś sprzedaje w warzywniaku, jakieś owoce, warzywa, tak? Czyli to wszystko wozili w trakcie sezonu tym właśnie Fordem, czyli ten samochód zapewniał im niejako utrzymanie. Stąd też tak o niego dbali, bo no, jak to przedstawiło właśnie ta pani i ten pan, no ten samochód stanowił o ich tak być albo nie być, czyli jeżeli samochód im się powiedzmy zepsuje, no to nie wiadomo, mogą sobie tam raz czy drugi pożyczyć samochód u kogoś znajomego, pojechać po towar, ale generalnie on stanowił o utrzymaniu ich i ich rodziny, bo oni tam gdzieś jakieś dzieciaczki też mieli. Później po jakimś tam czasie oprócz tego warzywniaka postawili jakiś tam jeszcze inny, jakiś tam sklepik taki mały, taki drewniany, też na tej działce, też taki działający sezonowo, i mieli sobie i warzywniak, i ten sklepik, i też ten samochód służył właśnie w tym zaspokajaniu ich potrzeb, czyli tego wożeniu tego towaru i zarabianiu generalnie. I po tym czasie, jakieś tam 3 lata wstecz, powiedzmy, pojawił się też taki mały pensjonat. I jak to ta pani właśnie mówiła, no to oni tak naprawdę wszystko, co osiągnęli od momentu zakupu tej działki, bo też po sprzedaży jakoś tego mieszkania czy domu, nie pamiętam już w tej chwili, i zakupie tej działki, zainwestowanie jakichś pieniędzy, kupili też właśnie w tym czasie ten samochód. Czyli postawienie tego warzywniaka, postawienie tego sklepu, postawienie też niejako tego pensjonatu, no bo też po jakieś tam rzeczy do wykończenia, co tam się kupuje, nie wiem, jakąś pralkę, lodówkę czy jakiś zlewozmywak, no to też jeździli też częściowo właśnie tym samochodem, czyli też opierali się głównie na nim, stąd też właśnie on był tak zadbany. On był tak zadbany pod względem takim zwłaszcza mechanicznym, bo tam blacharsko wiadomo, jak to w Fordzie coś tam się pojawiało, ale wiedzieli o tym, że samochód to nie jest tylko taka puszka metalowa, tylko to jest coś, dzięki czemu oni mogą istnieć, oni mogą też zarabiać i jakoś tam się rozwijać. No i tutaj bardzo miło tak oni mówili właśnie o tym aucie. No, jedni mówią o samochodzie, wiecie, tam jakieś tuningowane auto, w które włożyli kupę pieniędzy i mogą w jakimś programie opowiadać, tu kupiłem spoiler taki, tam zrobiłem coś, tam zrobiłem tamto. Natomiast tutaj to był taki samochód, który zapewniał byt rodzinie. I pierwszy raz miałem taką sytuację i w sumie chyba jedyny, no bo tak zdarzało się już później, czy tam wcześniej nawet, że ktoś mówił, no mój samochodzik, no ja będę tak za nim tęsknić, no ale to było takie bardziej lub mniej szczere i takie ciężkie do zweryfikowania. Natomiast tutaj, jak już spisaliśmy wszystkie dokumenty po wysłuchaniu tych opowieści właśnie tych właścicieli o tym aucie, no zrobiło się tak naprawdę miło na sercu, że ktoś taki, w taki właśnie, a nie inny sposób traktował ten samochód. No i co też było, nie ukrywam, bardzo dużym plusem dla mnie jako dla kupującego tego auta, no bo jeżeli tam wszystko było regularnie naprawiane, wymieniane, no to super. No ale tak, my już tym samochodem praktycznie mieliśmy odjeżdżać, bo przyjechaliśmy we 2 osoby, czyli ja wracałem jednym samochodem, drugi kierowca drugim autem. No i teraz, no ci państwo sobie stoją i ta pani tak widać, że zaczyna się rozklejać. Zaczyna się rozklejać, ja coś tam jeszcze powiedziałem i w tym momencie ona się rozpłakała. Biegła na schody praktycznie, bo stała na schodach do tego właśnie pensjonatu, do domu, bo tam też mieszkali. No i pierwszy raz widziałem, jak ktoś płakał właśnie po sprzedaży samochodu. No widać, że ten właściciel, ten mąż tej pani, no to no on też tak trzymał się, był twardszy, ale widać, że też tam gdzieś ta łezka mu tam się mogła zakręcić w oczku. No i on miał takie, jak widziałem to wszystko w lusterku, bo już mówię, kurczę, co tu się dzieje, teraz ta pani będzie płakać, no to tak dziwnie, no ja też nie wiedziałem, no nie pójdę przecież mówić, wy pani co, no kupicie sobie inny samochód, tak, no nie taka moja rola. Także ja już zacząłem odjeżdżać, ale widziałem w lusterku, że ten pan tak z jednej strony, jak ona poleciała po tych schodach do drzwi, no to on chciał niby iść już za nią do domu, ale z drugiej strony on cały czas patrzył, jak ten samochód odjeżdża. I ja w lusterku, właśnie patrząc w lusterko wsteczne, widziałem, że on stoi, jeszcze patrzy na ten samochód i dopiero jak zbliżałem się do zakrętu, no to wtedy obrócił się napięcie i poszedł gdzieś tam do domu takim spokojnym krokiem do żony. Ale widać było, że jedno i drugie było jakoś tak fajnie emocjonalnie związani z tym samochodem. Także to takie coś przywracające wiarę w sprzedających samochody i może i w kupujących, bo jeżeli oni kupili następny samochód i też właśnie wkładali w niego tyle samo serducha, co w tego Forda, no to na pewno byłoby też dobre auto. I ta sytuacja numer 2, kiedy pojechaliśmy obejrzeć samochód, jakim był Renault Megane, i to była ta pierwsza budowa Meganki w kombi, czyli gdzieś tam powiedzmy 99 rok samochodu, tak dla zobrazowania tego, co to było za auto. I tutaj z kolei nie było to ogłoszenie, które ja gdzieś tam znalazłem, tylko to było już takie
gdzie ktoś do mnie dzwonił, że ma na sprzedaż samochód, czyli taki po prostu telefon na skup, czy tam też wiadomość przez internet, bo to był gdzieś jakoś 2000 chyba 16 albo 15 rok, coś koło tego. I wtedy jeszcze opłacało się kupić taki samochód, jakoś go tam ogarnąć i sprzedać. Tylko tutaj było clue takie, że ten samochód był lekko, może nie powypadkowy, bo to byłoby już za dużo. Tutaj nawet kolizja, no to tak ciężko powiedzieć, gdzieś tam w jakiś słupek uderzyli i po prostu przeszerowany był zderzak. Troszeczkę było mocowanie reflektora jakoś tam gdzieś uszkodzone, natomiast reflektor oczywiście był na miejscu i był wgnieciony błotnik, no bo po prostu tym błotnikiem przejechano przez słupek i przez to właśnie uszkodził się też ten reflektor, zderzak i nie wiem właśnie, czy kawałek maski też nie był jakoś uszkodzony. No i tak, czyli ktoś do mnie dzwoni, czyli to jest naprawdę duży plus, bo wychodzi na to, w każdym razie tak mi się wydawało, że tej osobie zależy na sprzedaży tego samochodu. No i pojechaliśmy na miejsce też we dwie osoby, no bo wtedy jeszcze tej lawety też chyba nie było, to był jakiś taki ostatni czas bezlawetowy, tak mi się wydaje. Czyli dwie osoby, jedziemy obejrzeć, no bo była też kwestia tego, czy tym samochodem damy radę wrócić, czy on jest po prostu na tyle bezpieczny i na tyle legalny, żeby nim jakoś wracać, bo o ile to takie przeszerowanie błotnika, to wgniecenie takie mocniejsze tego błotnika, maski czy też pęknięcie zderzaka jakoś tam średnio by licowało na dalszą jazdę, natomiast wiadomo jak to jest z reflektorem, gdzieś pojedziemy i co, on będzie gdzieś tam świecił Panu Bogu w okno, jak to się mówi, albo nie odpukać policjantowi w oczy, nie? Także tutaj trzeba było się trochę zastanowić. Przyjeżdżamy na miejsce i tak, tych ludzi niby jeszcze nie było i mówią, że dobra, samochód stoi gdzieś tam sobie za domem i samochód można iść obejrzeć. No i okej, dobra, spoko, czyli idziemy sobie oglądać ten samochód, natomiast no, dziwnym było to, że oni się pojawili jeszcze zanim my zdążyliśmy dojść do samochodu. Bo dzwoniłem po prostu przed posesji, tam ogrodzenia jako takiego nie było, czyli wystarczyło wejść, obejść dom, no i raptem oni się pojawili, także tak trochę dziwnie, że dzwoniąc do nich, nie, nas jeszcze nie ma, a za dosłownie minutę się pojawiają. Jakby nie mogli powiedzieć, że będą za tą minutę, no ale okej, to już tam jest akurat taka typowa pierdoła. No i oglądamy sobie ten samochód, oglądamy i taka wiecie, rozkminka, czy w ogóle ten samochód się opłaca kupić, czy opłaca się tutaj to zrobić i takie skupienie się na tych aspektach takich też wizualnych, no bo jeżeli chodzi o silnik, no to wszystko wyglądało ok. Tam coś jeszcze się okazało, że próg wiadomo gdzieś tam do podrobienia, jak to w takiej Megance, gdzieś tam jakaś rdzawka, tego typu rzeczy i teraz takie skalkulowanie, czy to się w ogóle opłaca, no bo oni wysłali jakieś takie zdjęcia, ale wiadomo jak to jest na zdjęciach, tego typu rzeczy oglądać trzeba niestety, ale na żywo, no bo tutaj nie mamy takiego poglądu, czy tam się coś nie przesunęło, bo czasami są takie uszkodzenie niby lekkie, a okazuje się, że coś tam nie gra. A innym razem wygląda naprawdę tragicznie, to wam kiedyś pokażę, bo tutaj stoi też taki Ford Mondeo u mnie, który przeszerowany jest po całości, jeżeli chodzi o cały bok, a tak naprawdę to jest tyle co nic, bo wszystkie elementy są wymienne. No ale dobra. Oglądamy sobie tą Megankę, rozmowa tutaj z jakaś z właścicielami i oni tutaj w przeciwieństwie do tej pierwszej sytuacji nie byli jakoś tak zbytnio zorientowani, no po prostu mają samochód. Mają samochód, mają go tam jakiś czas, to chyba były 2 lata, no mogą go sprzedać, mają to wszystko po prostu gdzieś, co się z nim stanie. No i tak oglądamy to auto, ja też gdzieś szukałem jakichś informacji w internecie, natomiast informacji, cen po prostu. Szukałem na Allegroszu jakieś ceny, ile może kosztować jakiś błotnik w kolor, bo orientacyjnie sobie sprawdziłem w domu. Natomiast tutaj, wiecie, no fajnie by było, gdyby taki błotnik, zderzak czy też maska była w kolor, bo takie coś też się może trafić i to już oszczędza nam pieniędzy, nie musimy płacić lakiernikowi, nie musimy się martwić o to, że odcień będzie nie taki. No i takie rozważanie, chociaż tak średnio ten samochód pasował, no ale sprawdźmy, ile to wyjdzie, tak typowo Excelowo. Czy go się opłaca kalkulacyjnie brać, czy może się go nie opłaca brać. I w międzyczasie, jak my sobie tam stoimy we dwóch i rozkminiamy na temat tego samochodu, no to przyjeżdża drugie auto, bo to wszystko się działo w takim dość szybkim czasie. Przyjeżdża drugi samochód i to był bodajże Charan chyba, tak mi się wydaje, Charan albo Alhambra, no coś w każdym razie coś takiego. I okazało się, że ten samochód, nim akurat ojciec tej pani, bądź też pana, bo tam też była dwójka plus trójka dzieci, no nie wiem, no w każdym razie też któregoś z nich gdzieś tam zabrał ten samochód i okazało się, że to jest ich nowe auto. I teraz tym samochodem będą jeździć. No okej, wszystko spoko, nie? Tylko oni już byli chyba tak przekonani, że ten samochód, pomimo tego, że tam nie było jakichś rozmów jeszcze o cenie, o tego typu rzeczach, czy też w ogóle, czy my go chcemy brać, czy go nie chcemy brać,
byli już tak mocno przekonani, że ten samochód już jest praktycznie sprzedany i się zaczęło. Co się zaczęło? Pan właściciel tego samochodu otwiera sobie maskę, no i coś tam zaczyna grzebać. A że my staliśmy w takiej pewnej odległości od tego samochodu, no to do końca nie było wiadomo, co on tam robi. Także trzy kroki do przodu i w tym momencie okazało się, że on wyciąga akumulator. Tak sobie myślę, co on odpala? Czyli co, on sobie teraz akumulator wyciągnie z tej meganki i pewnie go przerzuci do tego szarana, czy też Alhambry, no, do tego nowego auta. Ale nie, on nawet tego nie zrobił. Wyciągnął ten akumulator, poszedł gdzieś, bo oni wynajmowali w domu jakąś część, która była takim, no były tam po prostu dwa mieszkania, tak, w takim jednym domu jednorodzinnym, ale poszedł do jakiejś tam komórki takiej lokatorskiej i przynosi jakiś inny akumulator. Ładuję go do środka, ja się go pytam, wie pan co, a pan co, ten akumulator tutaj, no bo to jest prawie nowy akumulator i ja go na pewno sobie zabieram. Okej, okay. Ja już w tym momencie wiedziałem, że tego samochodu nie kupię, po prostu dla zasady. Co z tego, że przejechałem jakieś tam 40 km, żeby go obejrzeć, to takich samochodów się nie kupuje, jeżeli ktoś robi coś takiego. No ale wy możecie sobie powiedzieć, no dobra, co to jest tam akumulator, facet dał za niego duże pieniądze i to był jego akumulator i go zabiera. No i po części możecie mieć rację, po części na pewno nie, no bo raz, że ten akumulator, który on tam włożył, no to się okazało, że on nawet nie odpala tego samochodu, że tam już prądu praktycznie nie było, a tamten, który wyjął, on nie był jakiś taki super, hiper nowym akumulatorem, on już może był nowy 2 lata wcześniej, jak kupowali sobie to auto i może wtedy go zakładał, ale 2-letni akumulator nie jest nowym akumulatorem. Ale okej, ten akumulator, on to był tylko start całej tej sytuacji, bo tak, zaczęli wyciągać dywaniki, które były w aucie, normalnie wyciągają sobie dywaniki, trzepią, wytrzepują z piachu i wrzucają do tego szarana. Pomimo tego, że tam już były dywaniki, nie? Wyciągają. Później zabrał się facet za demontaż radia, czyli wyciąga radio, radio położył, chociaż pomimo tego, że w tamtym samochodzie też było jakieś fabryczne radio, jakieś coś, to też był jakiś taki bubel na jakieś karty SD, jakieś takie tanie radio, ale też je wyciągnął, też wrzucił do tego szarana tam na tylnią kanapę, no i my tak stoimy, już patrzymy, no bo to już był taki troszeczkę śmiech przez łzy, no bo no, pół dnia zmarnowane, przyjechaliśmy i teraz już wiemy, że samochodu nie kupimy, no ale patrzymy na to, co dalej się tutaj będzie działo, no bo to już się troszeczkę robił taki cyrk. No i tutaj nie było żadnego błędu, cyrk był, bo facet zaczął ściągać pokrowce. My sprawdzając, oglądając ten samochód, no to gdzieś tutaj musieliśmy się jeszcze dokopać do stanu tapicerki, jak wygląda ta tapicerka, żeby się upewnić, czy ona jest cała, czy nie gdzieś tam podarta, czy też jakoś tam bardzo mocno poplamiona. No i tutaj szarpaliśmy się, żeby jakoś zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda, a facet normalnie nożykiem obcina te takie gumki, które służą do zainstalowania tego pokrowca na fotelach, czy tam też haczyki, i tam gdzie nie dał rady, tam właśnie obciął nożykiem i te pokrowce też rzucę do tamtego samochodu, nie? No i ja już tak rzuciłem, wie pan co, no ale tutaj, dobra, na przednie fotel on będzie pasował, nie? Jeżeli chodzi o ten pokrowiec w tym nowym aucie waszym, ale tutaj na tył, tutaj macie 3-osobne fotele. Ja to jakoś przerobię. No okej. Okay. Czyli ze środka już praktycznie wszystko powyciągał, nie? I później zabrał się do bagażnika, no bo do bagażnika specjalnie przygotował sobie taką skrzynkę i wyciągnął lewarek, klucz, zostawił zapasówkę łaskawiec, klucz do kół, gaśnicę, bo gaśnica, jak powiedział, no to też jest prawie nowa, nie? Czyli podejrzewam, że też jakaś tam 2-letnia, po prostu ogołocił ten samochód ze wszystkiego. I no my oczywiście tego auta nie wzięliśmy, ale no i facet był jakoś tak jeszcze zdziwiony, no a dlaczego, nie? No bo nie, po prostu, no już nie chciało się tłumaczyć, że skoro odwalacie taką szopkę, taki cyrk, no to nie wiem, może jeszcze się okaże, że płyn hamulcowy jest w miarę świeży i zaraz przyjedzie jakiś mechanik z jakąś pompką i ten płyn hamulcowy tutaj spuści i tam jakiś używany wleje, jakiś przepracowany, no bo to już wszystko było naprawdę możliwe. I pierwszy raz widziałem coś takiego, żeby sprzedający odwalał aż tak grubą akcję. Co prawda kiedyś zdarzyło mi się też jechać po inne auto, ale to już jest zupełnie inna historia, ale nigdy nie było tak grubo, nigdy nie było tak grubo, tak perfidnie i tak po prostu na żywca, czyli przy kupującym, który przyjeżdża już tam po samochód go oglądać, że ten samochód jest rozbebeszany ze wszystkiego, łącznie z pokrowcami, które są dedykowane do takiego auta, z gumowymi wycieraczkami i z całą resztą innych rzeczy, czyli wszystko to, co było ruchome, to co można było wyjąć z takiego auta, zostało właśnie przerzucone do tego ich nowego samochodu, bo tak. Bo oni za to kiedyś zapłacili i to nie należy do samochodu.
Wy możecie myśleć, co tam chcecie, no bo każdy ma jakby inny pogląd na tą sprawę, ale dla mnie to było mega, mega słabe. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o to wszystko.